Cześć, ja jestem Kasiulcia i witam Was serdecznie w kolejnej części usuwania, przeglądu i usuwania modów. Dzisiaj widzimy się przy okazji dekoracji. Jak wiem, wielu z Was czekało właśnie na tą część, także lecimy bez zbędnego gadania. Słuchajcie, parcele przygotowałam Wam troszeczkę bardziej klimatycznie. Tutaj mamy tapetę i podłogi, żeby może lepiej te dodatki nam się oglądało. Oczywiście są to rzeczy, w sensie te tapeta i podłoga, są to rzeczy z gry standardowej, także one mi się później nie usuną przy okazji właśnie kasowania tej parceli już w programie, o którym film zrobiłam oddzielnie. Słuchajcie, też wielu z Was mówiło, że mogę sobie tutaj posortować to według tej zawartości zmodyfikowanej i okej, ten odcinek tak zrobimy, jednak mi się wydaje, że to nie wszystkie pokazuje te mody. Może się mylę, może nie. No okej, ale posortujmy sobie, niech już tak będzie. No i słuchajcie, lecimy. Pierwsza część to są rośliny domowe i oczywiście mamy w nich słuchawki. Okej, słuchawki zostają. Na chwilę się zatrzymam oczywiście przy wszystkim. Tutaj oczywiście są, czekajcie, palec na plusie musi być. Tu są te butelki, one ja sobie je zostawiam. Tutaj mamy takie chipsy, zobaczcie. Okej. I tutaj na przykład macie też stronę od razu, z której są te chipsy, widzicie? No, tutaj też chyba macie stronę lub nie. W każdym bądź razie, co zostaje, to zostaje. Ja, o, są zabawki dla dzieci. Ja oczywiście będę szybko tutaj leciała, żeby jako tako ten odcinek nie trwał 3 lata. Także lecimy, te zabawki wszystkie zostają. To jest jakiś taki, nie wiem, o, zobaczcie, jakie to ładne było z tym misiem, słodkie. Dobra, dalej. Też część z Was prosiła, albo nie wiem, dawała mi taką wskazówkę. O, co to jest w ogóle? Pierwszy raz to widzę, jakiś to jest robak chyba. Nie, to taki na ściany, no dobra, fajne, fajne. Nie wiedziałam, że to mam. Tak jest z większością rzeczy, ja po prostu nie wiem, że ja je mam. O, renifer. Te świąteczne rzeczy chyba też od razu pousuwamy, chociaż nam poznikają z parceli. Ja cię pierdzikam. No to jeszcze zostawmy. Dajcie znać, kiedy świąteczne ozdoby powinnam już pousuwać z Simsów. To może sobie jakoś tam je pousuwam. Słuchajcie, na przykład od Riley z domu, czy coś takiego. Te wszystkie choinki. Ja nie wiem, ja ogólnie u siebie w domu to tak koło, w okolicach lutego, na początku lutego te rzeczy usuwam, jakieś tam choinki. Jeszcze w styczniu one u mnie z reguły stoją. Nie wiem, jak jest u Was, dajcie koniecznie znać. O, zobaczcie, to są bardzo fajne kapcioszki, jednak one przeszkadzają dzieciom na przykład wejść do łóżka, także musicie je jakoś tak w szczycie stawiać. Nie wiem dlaczego, przecież to jest dekoracja i teoretycznie większość dekoracji nie przeszkadza w niczym, a ta akurat przeszkadza. Mam na myśli dekoracje z modów, nie wiem jak tam z gry, bo jakoś tak nie stosuję za często. O, i tak kochani, właśnie część z Was też mówiła, żebym nagrała sobie to, a później dodała gadanie moje gdzieś tam w programie, dograła, no ale wiecie co, ja nie wiem, o czym ja bym miała tak 50 minut gadać, na przykład jeśli ten odcinek, podejrzewam, że on będzie trwał w granicach 40, może nawet 50 minut i nie wiem, tak bez przeglądania tych modów, bez wyciągania ich tutaj, nie wiem, o czym miałabym gadać. Chyba to by było nie fajne. A tak to zawsze, jak na przykład chcę dłużej się nad czymś zatrzymać, to po prostu się zatrzymuję i Wam mówię, o, zobaczcie, to jest z domu, tam od kogoś i tak dalej. Nie czuję tego, żebym miała to później dograć. Poza tym też to jest dodatkowa, słuchajcie, robota dla mnie, a wiecie, że ja codziennie te filmiki i dodaję i to jednak byłoby na pewno dodatkowa robota dla mnie, nie? No, więc mam nadzieję, że zrozumiecie, że chciałabym jednak tutaj przy okazji gadać, jeśli już chcecie, żebym gadała, bo też się pytałam, czy może muzyczkę chcecie tutaj słuchać, czy coś. Jeśli chcecie, żebym gadała, to jednak ja będę... O, zobaczcie, to tak fajnie wisi, no, tutaj jak damy. O. Jeśli chcecie, żebym gadała, to będę gadała. No, ale przy okazji właśnie tych modów wyciągania, a nie przy okazji dogrania sobie tego. O, to są bardzo fajne. To są te kamyki, które były w speedbuildzie takiego nowoczesnego białego apartamentu robiłam kiedyś. I tam właśnie w kuchni była taka fajna ściana z takiego szkła i tam były właśnie te kamienie, które Wam pokazywałam i dodatkowo tam takie tea lighty, czyli takie świeczuszki postawiłam. O, kochani, właśnie. No, kwiatków troszeczkę mam, bo wiecie, że ja bardzo lubię kwiatki. Nie tylko w Simsach, no w Simsach też, ale w życiu takim, wiecie, swoim, codziennym też mam troszkę kwiatków. O, to jest fajne. To jest właśnie z tego starego mieszkania Riley. Te kwiatki można sobie fajnie na przykład w łazience albo nawet na balkonie z tej zewnętrznej strony powiesić. Bardzo fajna dekoracja. Zobaczcie jeszcze raz nazwę, tak się nazywają. I lecimy dalej. Ja raczej, wiecie co, te kwiatki wszystkie zostawię, chociaż, no nie wiem, te tutaj, powiem Wam szczerze, od tych na przykład nigdy nie użyłam, więc w sumie można by je zostawić, bo ja teraz skupiłam się na gadaniu, a nie na usuwaniu tych modów.
ale chyba tak to większość z tych rzeczy sobie zostawię. To mogę sobie usunąć, w sumie mi to jest niepotrzebne, także ja jeszcze sobie tutaj zerknę okiem. No to w sumie wiecie co, też usunę. Widzicie, jaka jestem durna, a te roślinki, one są dość klimatyczne, ale ja ich nigdy nie użyłam, tak szczerze. Jednakże zostawimy je na pewno. O, to małe jest fajne czasem jako uzupełnienie. Jak wiele dekoracji się gdzieś nie mieści, to te małe zawsze się zmieści. O, to jest taka sadzonka, w sumie jej też tak nie potrzebujemy. Kaktusik zawsze na propsie. Dobra, to lecimy dalej. Słuchajcie, tutaj mamy takie naściane liście. Tutaj też jakieś takie lilie, na przykład na jakiś oczko wodne lub nad jakiś basen nawet dać ewentualnie. Co tutaj? Bukiet róż, okej. Okay. Tutaj taka roślinka kuchenna, ona nie ma kolorów, żadnych innych, ja też ją chyba usunę. Tutaj coś takiego, white pot. Co, może tak zbliżymy, co wy na to? O, żeby to lepiej było widać. Dalej, coś takiego też sobie można usunąć, choć to jest dość klimatyczne, ale no, wiecie, mam tego tak dużo, że chyba nic mi się nie stanie, jak usunę kilka z tych rzeczy, no nie? W końcu po to jest ten odcinek i po to ten cały mod pokazywałam wam, ten poradnik pseudo w cudzysłowie wam nagrywałam, żebyście właśnie... Ktoś łazi po klatce, mam nadzieję, że aż tutaj nie słychać tego. No i mam nadzieję, że chociaż coś usunę przy okazji tego, no nie? W ogóle, kochani, słuchajcie, jeśli gdzieś tam w tle będzie słychać jakieś stuknięcia albo jakieś szumy, no to wiedzcie, że to jest wiatr, bo dzisiaj mamy straszną pogodę po prostu i ja nie wiem, co się dzieje. Ogólnie śnieg u nas ostatnio padał i teraz ten śnieg, po prostu jakiś wiatr okropny wieje i ten śnieg zagarnia i w ogóle jakieś takie tumany śniegu się robią. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. I jeszcze gałązki jakieś tam i to wszystko lata. Ja mieszkam dość nisko, na pierwszym piętrze, więc... tutaj mi w okna czasem coś może walnąć, jakaś gałązka czy coś, to miejcie to na uwadze, jak coś walnie, no chciałam powiedzieć brzydko, jak coś walnie, no to wiedzcie, że to ten, że to nie jest jakieś, nie wiem, że chata się nie rozwala, tylko po prostu w okno, no coś poleciało. No nieważne. Także to, o, te kwiatki są ogólnie bardzo ładne, te, które teraz przeglądaliśmy, to chyba nawet od jednej jakiejś tam osoby są bardzo ładne. Te róże też są bardzo ładne, jednakże zobaczcie, te kwiatki są takie dość kanciaste. Nie wiem, czy tak ma być, czy po prostu tak, nie wiem, tak wyszło, tak nie miało być, a tak wyszło. Ja je stosuję w domkach, jednak faktycznie mi to delikatnie przeszkadza, że te kwiatki są takie, kurde, kanciaste. Ale okej, 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 okej. O, tu dojniczka wisząca. Tutaj można jakieś roślinki tam, wiecie, na kodzie, znaczy na kodzie, dziewiątką sobie podwyższacie, także dziewiątką sobie można to... tam wcisnąć, a właśnie nie wiem, czy pokazywałam, jak się podwyższa. Czekajcie, na klawiaturze dziewiątka, widzicie? Dziewiątka na tej nie wiem, czy na numerycznej? Na numerycznej nie, czyli na tej klawiaturze nad literkami. I później zerem sobie obniżacie to. I później na alcie wciśniętym możecie sobie ustawić, gdzie chcecie. Także to jest też bardzo przydatne. Też tak samo jest z powiększaniem, nie wiem, czy wspominałam. Chyba wspominałam, że ten przycisk powiększa. Na live mówiłam o tym. Ten przycisk obok Entera, nie wiem, tam jest taki plus i coś, u mnie jest plus taki akurat na nim. Popróbujcie sobie, zaraz przy literce U, to jest, znaczy u mnie jest U z umlautem, nie wiem jak jest na polskiej klawiaturze, obok P w prawo, to ten klawisz powiększa, a ten obok pomniejsza. No, także to... Co tam jeszcze dalej, kochani, miałam wam powiedzieć? No, ogólnie to nie wiem, czy byliście na... O, zobaczcie, to właśnie te roślinki nie mają tego shitowego mesza. Fucking shit. Trudno. Ja teraz się tym nie będę przejmować. O, losie drogi, tego jest w multum, ale nie mam czasu. Już mówiłam to, za każdym razem to mówię, więc już może się zamknę i nie będę się powtarzać. No więc no, tych meszy na razie nie porobiłam. Tak, także na live'a, kochani, was zapraszam. Jeśli ktoś nie był na live'ie, który miał miejsce w poniedziałek, chyba dobrze mówię, to zapraszam do obejrzenia powtórki, bo na YouTubie to jest. Miało to być na Twitchu, tak jak mówiłam w zapowiedzi, ale niestety nam na Twitchu nie wyszło, ale to w sumie nie ze względu na Twitch, tylko ze względu na program, którym to przesyłałam do Twitcha. Ten program jest dobry do nagrywania, jednakże do streamowania już niekoniecznie. Na szczęście był ze mną Chris Games i Chris nam tutaj pomógł ogarnąć OBS-a, czyli taki inny program. I tym OBS-em już bez problemu mogliśmy streamować, jednak to zrobiłam już na YouTube. Także dlatego macie też transmisję z tego streama całego, z tego live'a na kanale pod nazwą właśnie Live.
Live z Kasiulcią, czy Kasiulcia Live, coś takiego. Jeśli ktoś jest ciekawy, no to tam możecie wejść. Nawet niekoniecznie oglądać cały ten live, bo wiecie, tam też często były jakieś tam czy problemy, czy jakieś przestoje, ale sobie właśnie nawet przewijać do jakichś tam ciekawszych momentów. W ogóle znowu nic nie usuwam, ale to akurat chyba wszystko zostaje, wiecie? Tak mi się coś wydaje. Te roślinki też niech zostaną. O, one są spoczko, tam do kuchni gdzieś wcisnąć. No, także nie wiem co, to jest jakieś chyba owoce, ale sobie to wywalimy. Jeśli ktoś nie był, tak jak mówię, na live, to zapraszam raz jeszcze serdecznie do obejrzenia powtórek na YouTube. Kolejny live, który planuję, bo też pytaliście, czy będzie, planuję go zrobić jutro, to jest w czwartek. I może nie tak długo jak ostatnio, jednak może tak z godzinkę, dwie uda mi się posiedzieć z Wami. Zobaczymy jak to wyjdzie, kochani. A jakie rymy w ogóle, ładol. No, także mam nadzieję, że to wyjdzie. Na razie jeszcze nie ogłaszam tego live'a całego, bo nie wiem czy się wyrobię, bo mam jutro kilka spraw na mieście i nie wiem czy zdążę wrócić w jakiejś sensownej godzinie. A chciałabym jednak streamować, tak, słuchajcie, powiedzmy od tej 14, no nie, 14 godziny tak do 16, ale wiem, że też wielu z Was ma wtedy jakąś szkołę czy pracę, także dajcie znać, czy w ogóle jest jakieś, wiecie, chęci macie, czy ktoś w ogóle będzie, jeśli do tego momentu oglądacie w ogóle. Zobaczcie, wazonik, w którego możemy właśnie te kwiatki oddzielnie sobie wstawić, widzicie? Coś takiego, też całkiem fajna sprawa. No, na czym skończyłam? Na tych kwiatkach. O, dlatego pewnie myślicie, co to za kwiatki? Chociaż wiecie co, na podwórku też sobie mogą rosnąć, o tak, nie? Całkiem nieźle, chociaż tak bukiet wygląda. Ale dobra, powiedzmy, że mam taki magiczny ogród, gdzie wszystko rośnie w bukietach. O, zobaczcie, choineczki też bardzo ładne. Tutaj takie roślinki kuchenne. O, tutaj już ze świąt, ta gwiazda betlejemska, dobrze mówię, tu konwalie. Tu mamy taką klatkę, nawet ptaszek siedzi, losie, nie wiedziałam, że mam coś takiego w ogóle. Mam nadzieję, że też za cicho nie mówię, ale jakoś tak wiecie co, nie wiem, dzisiaj mam jakiś taki dzień cichego mówienia. Czasem tak mam, oj nie pokazałam tej roślinki, wiem po prostu, że ją zostawiam, temu jej nie wyciągnęłam. O, i takie buty moi drodzy, o tutaj jest ta choineczka, też bardzo ładna, już troszeczkę przystrojona. Coś takiego, w sumie wiecie co, ja tego nie używam tak za bardzo, ja to wywalę, bo to mi się tak w sumie nie przydaje. Tutaj ładne dojniczki, tutaj takie te, to też zostaje, tutaj coś takiego, już mi kurczę plecy bolą, starość, nie radość. A tutaj orchidea, też spoko, w ogóle to moje ulubione kwiatki, jeśli chodzi o dojniczkowe, to są właśnie orchidee, albo storczyki, lub jak to woli. To chyba są dwie nazwy dopuszczalne, o to też ładne, do restauracji jakiejś na przykład jako ozdoba. To takie właśnie, widzicie, z balkonu zewnętrzne, bardziej roślinki, chciałam powiedzieć loślinki, no loślinki albo roślinki, coś takiego. No to rzeczywiście beczka, słuchajcie, bardzo kwiatowa, nie? Bardzo jest kwiatem, beczka jest kwiatem. No i tak, no, także nagrywam Wam to, kochani, słuchajcie, w czwartek i w czwartek też, wróćcie, jaki mamy dzień dzisiaj, środę. Dokładnie tak, mamy dzisiaj środę, ja to nagrywam w środę i zobaczycie to w środę, także jeśli już, to pewnie troszeczkę później, bo muszę ten film, wiadomo, zmontować, jeszcze go zrenderować, przesłać na YouTube i YouTube musi go jeszcze przetworzyć. Także długa droga przed tym filmem, zanim go zobaczycie. Myślę, że w takim razie mamy teraz, słuchajcie, 15 po 11, myślę, że tak na 16, 17 powinien być. To jest brzydkie, słuchajcie. Jakieś takie kanciaste. Wywalę to. Na 16, 17 powinien być, ale jak to wyjdzie, to zobaczymy. Tutaj dojniczka, tutaj w ogóle też to samo. Tu są takie roślinki na ścianę, coś takiego. Pokazałam nazwy? Chyba tak. Tutaj jakieś takie ciulstwo. Dalej mamy takie coś. Okej, zostawiamy. Tutaj wazon, to chyba tylko jest rekolor tego podstawowego, który jest w grze. To jest fajna girlanda, właśnie na stół czy coś, ale teraz nie chce mi się jej na dziewiątce podwyższać. W każdym razie na stole fajnie wygląda. Swego czasu było to u Riley Łuskotna na stole, ale nie wiem, czy ja tego nie usunęłam przy okazji jakiejś tam przeróbki. O, to jest piękne. O, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Takie bardzo eleganckie. Fajny zestaw, co? Gdzieś tam, wiecie, przy kominku sobie na przykład położyć na takiej pufce. Bardzo fajna sprawa. O, słuchajcie, to mi się nigdy nie przyda na pewno. To mi się też raczej nigdy nie przyda, choć do pokoju dziecięcego. Dobra, wywalamy, nie ma co trzymać. Torba taka jest okej.
Ta jest dość brzydka, wywalimy ją. Ta jest fajna. To też jest jeszcze tam. No dobra, to niech będzie. To jest takie wek. Co jeszcze tutaj mamy? Coś takiego. To w sumie czasem mi się przydaje, ale tak czy bardzo? Nie sądzę. To do wywalenia. Tutaj jakieś, zobaczcie, matrioszki. On to całkiem uroczy jest. Co myślicie? Wywalamy. Czy ja się tutaj zatrzymywałam wszędzie? Mam nadzieję, że tak. To chyba jest w ogóle wszystko z jednej strony. Od jednego, jakby chciałam powiedzieć producenta, ale to chyba bardziej twórcy. Od jednego twórcy. Ja to wywalam wszystko, bo to mi się nigdy nie przyda. Ta torba też taka dość średnia. To w sumie też mi się raczej nigdy nie przyda. Chciałabym się trochę tych dekoracji pozbyć, wiecie? Bo ja chciałabym cały czas ściągać coś nowego. A gdy mam ich tak dużo, to ja nawet jak ściągnę nowe, to ich nie użyję, bo po prostu ich nie znajdę w tym wszystkim. Także troszkę na pewno chciałabym usunąć tych rzeczy. Co nie znaczy oczywiście, że te rzeczy są brzydkie lub złe. Po prostu chciałabym się ich troszeczkę pozbyć. Na przykład tych torebek multum. No powiedzcie, po co mi? Chyba tylko do jakiegoś sklepu, tak jak na przykład Wiktoria ma swój butik. Mama Scotta. Tak właśnie, tam kilka torebek jest jednak. Też może nie takie kolorowe, a bardziej eleganckie. To jest bardzo ładne. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem z gry podstawowej, a to nie jest rekolor tego. Tak mi się coś wydaje. O, to, a, bo to jest tylko ośnieżone. To też jest z gry podstawowej, czyli jest tylko ośnieżone. Dalej mamy taki kwiatek, ok. O, zobaczcie, ostatni. O, zobaczcie, pierwszy raz widzę te kapcie, że ja mam. To są chyba, on się Hammer nazywa, ten gościu z kredkówki? Jakoś chyba tak. O, też są fajne bambuski. Ja właśnie je dałam w tym mieszkanku, co Wam mówiłam wtedy o tych kamyczkach. To właśnie w tym samym speedbuildzie jest właśnie użyte, są te bambusy. Zobaczmy, co tu jeszcze na koniec mamy. O, choinkę od Scotta i od Riley, tylko tam u nich, słuchajcie, ją powiększyłam na 9. Zaraz Wam pokażę. O, na 9, co ja gadam, durna pała. O, taką ją powiększyłam, durna pała. No, widzicie, w takim niskim domu to ona by wychodziła nawet za ściany, ale Riley i Scott mają wyższe, jakby wyższe ściany, wyższe mury. Jakby w więzieniu byli. Nie są w więzieniu, hello. Dobra, hello my darling. W ogóle jakaś piosenka mi się przypomniała, coś tam, wiecie co, z Simply Red, czy z jakiegoś... No nieważne, Boże drogi, ja gadam jak potłuczona dzisiaj. Dobra, mamy za sobą, słuchajcie, te, jak one, no, roślinki, jak one, obrazy i plakaty. Tego też jest troszeczkę. Weźcie, chodźcie tutaj na taką pustą ścianę. O, dokładnie, tu może być. I lecimy z kontaktami. Kontakty są super, ja mam u Riley i u Scotta w każdym pomieszczeniu. Właśnie kontakty, także te kontakty, tak samo włączniki do świata, to nadaje takiego klimatu, takiego bardziej domowego, nie? Więc myślę, że to jest spoko, to też jest tam od Melanie. Tutaj takie obrazy dość jak do jakiegoś takiego, nie wiem, Van Gogha czy coś, takiego malarza. Więc zostawimy, to są fajne takie obrazeczki. Obrazków mam, kochani, multum, nie będę Wam wszystkich pokazywać, w sensie nie będę wszystkich kolorów tutaj lecieć, bo niektórych jest naprawdę ogrom. O, wybaczcie, musiałam się, kurczę, podrapać z szyjem. No, ciekawe wiem. Te obrazki dzieci, zobaczcie. Też spoczko, loczko, jakieś tutaj magazyny. O, to są postery z różnych filmów. Też bardzo fajne. To są te lampki, nie wiem, czym one są w obrazach. O, cholerka, no, come on. O, zobaczcie. Takie lampki dekoracyjne, takie obrazy. Dalej. Tutaj jakieś takie zdjęcia jakby z Instagrama albo z Polaroida. O, te oczywiście nie mają tego. Mesza, fucking shit my life. Dobra, dalej. Nie wiem, czy będę w ogóle ten film, słuchajcie, obrabiać, więc w razie jakiś wpadek, w sensie takim, czy będę go całego oglądać, bo nie mam dzisiaj czasu i chyba wiecie co, tylko go wrzucę do renderowania, nie będę, bo normalnie moje filmy zawsze oglądam i w trakcie wyłapuję, czy coś gdzieś, nie wiem, się dzieje złego. To chyba wywalę. To wygląda jak jakieś, kurde, nie wiem co. Jak grzejnik zabudowany, albo jak półka, kawał głazu, nie chcę tego. No, o, to też nie ma mesza, fucking shit. O, to są te wianuszki, ja też już mogę je wywalić. One takie w sumie letnie dość, wiosenne bym powiedziała, jesienno-wiosenne, ale ja ich nie chcę. Co mówiłam, że nie będę tego filmu właśnie obrabiać dzisiaj chyba, tylko sobie tak go rzucę do renderowania, więc w razie jakiś wpadek, to wybaczcie. Ale po prostu dzisiaj nie mam na to czasu. O, i tak, o, zobaczcie, tutaj w ogóle ten obraz taki sam, a ten tylko większy. To po co mi ten mniejszy? Wywalam go w cholerę. Chociaż w sumie tak można zrobić i później tylko jak będę chciała większy, to sobie go powiększę. No, wiecie co, mniejszy zostawimy, a większy damy, wywalimy. No, widzicie, jakie tutaj są te machlojki?
coś takiego. Wszystko zostawiamy, te obrazy, bo one nigdy nie wiadomo w sumie, kiedy się przydadzą, tak naprawdę. Chociaż wiecie, może być tak, że ja coś usunę. Także może nie mówię, że zostawiamy wszystko czy coś. Bo może być tak, że ja to usunę. To jest fajne, ale to, słuchajcie, ja to usunę, bo to mi nie znika na ścianie. To zostaje w powietrzu. Jak ściany zminimalizuję, to to... O, mesza nie ma. To zawsze zostaje i to mnie tak denerwuje, że szok. O, to też jest fajne. Obrazki w ogóle chyba też mam większość od jednego jakby twórcy. To jest takie same jakby, tylko troszkę inne te. Obrazków multum. To można wywalić. No już troszkę coś trzeba, no kochani, dajcie żyć. Ile można tego? To też wywalę, bo to zostaje na ścianie, tak jak wam mówiłam. O, ten jest okej. Okay. To też zostaje. O, dalej. Tutaj jakiś taki obraz z kwiatami, on jest całkiem przyjemny. To wywalę. Coś takiego, okej. Okay. O, to jest bardzo ładne. No, na przykład te, to chyba jest wiśnia japońska, ale pewnie teraz zrobiłam z siebie wariatkę. No, jednakże to mi się tak kojarzy właśnie z takim japońskim drzewem. O, zobaczcie, jakie to jest przyjemne, bardzo fajne dla dzieci. O, bo taki telefon to nie chcę. Dalej, o, to taka na listy też chyba nie chcę. No, coś musimy jednak wywalić. Słuchajcie, ile można? To też nigdy nie użyłam, a mam bardzo długo. To jest super. To jest też bardzo super. To jest świetne. To jest co najmniej dziwne. Dalej. To jest okej. To też, choć to jest małe, a to jest duże. Czyli co? Duże wywalamy, a małe zostawiamy. Słuchawki są okej. Dalej. Jakiś pieseł tutaj. Piesełki. I tutaj duży pieseł. Czyli duży wywalamy, mały zostawiamy. Takie coś, to mi się tam kiedyś przydaje. To jakieś jeże, to okej. No mówię, nie mogę się tych obrazków jakoś pozbywać, bo jest mi po prostu ich strasznie szkoda się pozbyć, bo wszystkie są świetne i chciałabym wszystkie zostawić najchętniej, jednak to chyba nie jest możliwe, bo w końcu trzeba coś usunąć, na przykład to wywalę, bo to są do tego, to są takie kubki, które też wieszasz na ścianę, to chyba tutaj będzie w ozdobach na ścianę i to tam wchodzi w te kubki, ale mi się to tam buguje, tego nie umiem zrobić. No, także sobie to wywalę, bo tego nigdy w życiu nie użyłam i nie użyję. Samochody, tu jakieś, kurde, nie kliknęłam. Jakieś takie i takie, znowu duże wywalamy, małe zostawiamy. Tutaj takie, o, to jest bardzo ładne, co? Zobaczcie, 3D, heheszki, fajna sprawa. O, ryby, no losie drodzy, ja nigdy tych ryb nie użyję pewnie, wywalamy te ryby. Dalej, black and white, co to jest? To nie wiadomo, co to jest, wywalamy. Dalej, taki domek jakiś, to wywalamy. Shino, konino, o, konino właśnie, tam konie były. Można zostać, można zostać. Dalej, słuchajcie, takie, o, okej, okay. Takie coś. Flower, coś takiego, to już można wywalić. To jest ładne, ale mam tego też dwa, mam duży i mały. Także duży wywalimy. O, to jest fajne, wygląda jak, właśnie, to jest jak kolorowanka, co? Niepokolorowane i pokolorowane. Fajna sprawa. Tutaj takie trzy obrazy też są bardzo fajne. Tutaj takie coś też jest beznadziejne. To jest takie coś, to już w ogóle nie wiadomo co to. Tu są takie coś, co tego nie użyję nigdy. Tu jest takie coś, co też tego nigdy raczej nie użyję. O, właśnie, to jest do tego. O, tak o, ale ja tego nie, mówię, to mi się czasem tam coś dzieje z tym. Nie chcę tego mieć. Tutaj mamy takie coś, co też nigdy tego nie użyję. Tutaj mamy takie coś, okej. Okay. Tu mamy te wieńce, tam u Riley też są bardzo fajne wieńce. Jeszcze wam tu się przytrzymam, bo nie wiem, czy to zrobiłam, bo możliwe, że się czasem zapominam i lecę. Ja napałę dalej, no nie, ale wybaczcie mi to. Po prostu chcę ten odcinek w miarę szybko zrobić. O, to jest fajne też. Tutaj coś takiego. No to też, weźcie to, wywalimy to w dziulstwo. O, to już było i właśnie to mnie trochę denerwuje, że to się powtarza. Na przykład te kwiatki wiszące, te dojniczki już były w kwiatkach i teraz są w tym, no nie? Są w czym my jesteśmy? W obrazach w ogóle, what the hell. Taki kwiatek mi się nigdy nie przyda, on też tam był w kwiatkach, ale tego nie zrobiłam, nie usunęłam, to teraz to robię. No, wiecie co, w takich długich odcinkach to mam chęć naprawdę dać wam jakąś muzykę głośniej niż moje gadanie. Ale dobra. O, to też w sumie. Dobra, wywalimy, no przecież ile można. Dalej, dalej, dalej. Tu jakieś patelnie. A to może w sumie od biedy zostać, może się kiedyś przyda.
takie rękawiczki, ja wiem, wywalimy, bo tego też jest multum gdzieś tam. Takie coś zostaje, takie coś, okej, niech będzie, takie coś też. Obrazki są super, to jest dziadostwo, jak od turasków jakiś. To też, nie, oczywiście, no wiecie, no rasizm, ale wiecie o co chodzi. To jakaś tablica w ogóle, what the fuck, nie chcę tej tablicy. Tutaj takie ręczniczki są spoko, te Wilsy też niech zostaną. Jak one? Jak to się nazywa? Wiecie o co mi chodzi. Nie wiem jak to się nazywa. No Wills. Teraz będzie mnie to męczyć, wiecie jak tego nie wpadnę na tą nazwę? Te, kurza twarz, no na śmierć zapomniałam jak to się nazywa. Czekajcie, a to jest duże i małe? Dobra, to małe zostaną, no tak, dobrze, czekajcie, duże zostaną, a małe. No, dobra, dajcie żyć, nie wiem jak to się nazywa. Nie felgi? To nie będą felgi, alu felgi? Wilsy? Po polsku? Chyba felgi, nie? Dobra, to wywalamy, jak się pomyliłam, to wybaczcie, ale ja nie wiem jak to przetłumaczyć. To tutaj, to w sumie jest takie dość nie chcę tego. Jest takie dość nie chcę tego, no mam nadzieję, że zrozumieliście. Tutaj moda i swoboda, moda i pogoda. To takie coś. Tutaj jakieś buty. To buty out, bo mamy tych już obrazków w cholerkie. Dalej tutaj vintage posters, ale jest tylko jeden. What? Dlaczego? A, bo to są... Ej, zobaczcie, to jest z tego dodatku i też z tego. Więc to ja sobie to tutaj wrzucę. Jak usunie, to usunie. Jak nie, to nie. Nie wiem o co ho. Tutaj takie coś. O, tak samo z tym. Nie wiem, to jest jakoś przerobione na podstawie tego? Nie wiem, wywalam to. Przecież te, jak to będzie z gry, no to mi się to i tak nie usunie. Obraz też jest ładny, ale no już coś wywalimy na pewno. Ten zostaje. O, to jest całkiem ładne. Teraz tam będzie się przywalać mi. No dobra, to i to damy tam. Tu jakiś siedział pieseł. To jest to samo, tylko że większe, czyli wywalamy. To jest jakieś takie. Nie pokazałam, nie? Okej. Okay. To jest takie, jest ładne i w ogóle piękne. No obrazów to, moi drodzy, mamy co. O, to mi się w sumie nie przyda. Tak myślę. To kolejny tutaj damy. Ej, a to nie była Marilyn? Marilyn Monroe. Aha, okej. Okay, ja to chcę wszystko, bo to może faktycznie jest jakoś, nie wiem. Ja to chcę na wszelki wypadek, bo jak mi się to usunie, no to się wkurzę. Dalej, zegar. Taki zegar typowo ozdobny jest. Okej. Okay. Moi drodzy, zerknęłam tak teraz dla spokojności do nagrania, ile to w ogóle trwa i mam już, kurczę, 27 minut. To jest jakiś szok. My tego nie nagramy, kurczę, w godzinę. Teraz już naprawdę na speedzie. Już się nie rozgaduję na temat tych obrazków, tylko je będę tak na speedzie pokazywać. Które zostawiam, to zostawiam, które nie, no to nie. Tu jakieś te w sumie bluszcze, to też mi się pewnie nigdy nie przydadzą. Szafki nawet się tutaj, słuchajcie, zmieściły. To ja nie wiem, jakaś kratka dla ptaków, albo dla myszy, albo dla jakichś chomików. To też ozdobne w sumie, what the hell, po co mi to tak naprawdę? Dajcie to wek, wywalamy. Chociaż to, dobra, weźcie ludzie, nie, bo to mi się zepsuje wszystko. Czemu to jest tutaj, a nie w szafkach wiszące? Bo może to jest szafka wisząca. Ech, losie. To wywalamy, bo to nie wiadomo, co to jest. Ja tego nigdy nie użyłam. To jest ładne. Tutaj są te, wiecie co, te w sumie świąteczne, to wszystkie wywalimy. Tu wam nie pokazałam, ale to widzicie, wszystko jest z jednej strony, więc ja po prostu je powywalam. Przy okazji tego, one tam najwyżej poznikają z tych wszystkich naszych domków, ale no już chcę je wywalić od razu. To niech zostanie. To wywalmy, no już coś musimy, to jest ok. To jest też. No to jest też. To jakieś ananasy. To było takie małe. To te duże wywalmy. Dalej. Dopiero jesteśmy, kurczę, na tych. Jeszcze tyle przed nami. To jest hit w ogóle. Nie wiem, kiedy my to skończymy. Ale dobra. O, coś takiego, coś takiego. Dalej. To takie, o, można wywalić. To w sumie nie, bo ja lubię takie z napisami. To wywalmy. To też. No, to też jakieś, kurde, Somalie. O, to też taki wielki ten... Dobra, znowu nam ścian zabraknie. Znaczy znowu, pierwszy raz. No, dobra, takie coś, w ogóle jakieś bazgroły, to ja tego nie chcę dalej. Będę chyba tak jeden na drugi nakładać w większości. Mam nadzieję, że serio wam się to pokazuje. Jak nie, no to jestem, kurczę, beznadzieją życiową. O, zobaczcie, nawet tutaj się firany zmieściły, zawarły. No, po prostu szok.
No, dalej. O, to są fajne. Takie stojące na ziemi. To całkiem jest przyjemne. Nie pokazałam. Te zasłony na razie sobie odpuścimy, bo to będzie później w zasłonach. O, to są te. To jest J-Lo od Scotta tam, pamiętacie? Nad łóżkiem jak wisiała. W tym jego singielskim mieszkaniu. To właśnie była J-Lo z tego. O, ten zegarek jest ładny, ale no już bez przesady. O, to zobaczcie, kurde byle, no fajny obrazek, fajny, sobie tu zapamiętajcie, jaki to, jak chcecie ściągnąć. To jest czerwone, to nie. To jest w ogóle jeden, bez kolorów, to wywalamy. To jest, są jakieś, kurde, twarze dziwne, ale okej, zostawmy, może się kiedyś przydadzą. To są takie niezbyt dorobione, to wywalamy. No, to też wywalamy. No, to też już bez przesady, ile można. Takie coś też. To jest bardzo fajne, zobaczcie. Fajaskie. To też... A, to w sumie można wywalić. Coś takiego wywalamy. I później, wiecie co, ten moment, kiedy wchodzę do jakichś tam domów i kurczę, wszystko pousuwane, bo robiłam przegląd modów i powywalałam połowę rzeczy. No, bo ja czasem nie pamiętam, że ja coś gdzieś użyłam, no nie? I później, kurczę, wychodzi. Ostatnio też tak miałam właśnie. Usuwałam mody, później robiłam wam odcinek u Riley rodziców, ten świąteczny, no nie? I słuchajcie, moi drodzy, ja tam wchodzę, a tam kurczę pousuwane blaty są, w ogóle jakieś te, no, szafki kuchenne właśnie, jakaś tam chyba kanapa była też usunięta. Także to było dobre, myślę sobie, no kurde, teraz trzeba dorabiać, nie? Także w ogóle 4,5 tysiąca. Kochani, skończyliśmy obrazy, teraz lecimy z lustrami. Już mi się ta kończy, wiecie co? Może sobie damy teraz... A, bo dobra. Tutaj jakoś tak się zmieścimy. A, jeszcze są stojące lustra, no raczej. Takie lustro zostaje z myszką Miki, lustro zostaje. Takie lustro też zostaje. Coś takiego też. Takie, okej. Okay. Te mi się nie podobają, ja tego nigdy nie użyłam. To pewnie jest do przedpokoju fajne. Jednak ja tego nigdy nie użyłam, ale może wiecie co, może ja zrobię, mam już teraz pomysł na to z tego wszystkiego. O, takie coś, taka zabudowa przedpokoju by była fajna, nie? O, taka toaletka, tylko ona oczywiście nie będzie funkcjonalna, tak jak te toaletki z tych akcesoriów, wiecie o co chodzi. To w sumie można wywalić. Ale no, jako taka ozdoba, całkiem fajna sprawa. Takie lustra, to są w ogóle, o, takie lustro, okej, niech będzie, to jest takie... To jest takie, takie. Lustra w ogóle, wiecie co, zostawię chyba wszystkie, bo ja jako tako luster dużo nie mam, więc mi się chyba one przydadzą. Wszystkie, tak mi się wydaje. Ale zobaczymy. Tak samo mówiłam, kurczę, z tymi, z roślinkami, że ja raczej nic nie usunę, a co wychodzi, że kurczę, tyle usunę. To mi się nie podoba, no właśnie. Dobra, dalej coś takiego. Coś takiego, w sumie te też mi się nie podoba, ale niech będzie, bo czasem potrzeba takich małych lusterek do jakichś tam małych łazienek. To jest w sumie, a wywalmy już ile można. Dalej, coś takiego, o, to też jest fajne. O, takie duże jakieś, dobra, niech zostanie, to też, co tu jeszcze? Takie okrągłe, właściwie takie owalne bardziej. Te złote, one takie trochę jakby niedorobione były, więc je może wywalmy. O, tutaj też, zobaczcie, takie dziwne co najmniej są. O, a to lustro w ogóle sufitowe, what the hell? No. Dobra, dywan... Alo, się myślałam, że to już skończone, to dopiero. Dobra, te firany, mamy małe ściany. Będziemy musieli dorobić sobie tam. Taka firanka... Dalej, takie coś, roletka, okej, to też zostaje, no to też, to jest też fajne, różne tema, różne kolory, więc bardzo, bardzo fajnie, a to nie wiem co to, więc to wywalam, to chyba karnisz jest, a taki karnisz to mi jest ni w pień, ni w oko, więc ja to wywalam, to zostaje, to też, sztory, przecież to się po polsku nazywa te firany, nie, a ja cały czas... Ze swojego dzieciństwa to określenie mam sztory. Losia, kiedyś wspominałam 7 grzechów głównych. Dlaczego? No, tak, ktoś oglądał, to wie. W każdym bądź razie... O, to w ogóle mi się chyba nigdy w życiu nie przyda. Ale chyba mi się kiedyś przydało u Riley właśnie w mieszkaniu. No, nieważne, ludzie. Lecimy dalej.
Takie coś. No to wszystko zostaje. No co będziemy się oszukiwać? To nie zostaje, bo to są jakieś w ogóle wzory brzydkie. O, to zostaje. To też. To w ogóle są krótkie wszystkie takie. A widzicie, bo to są różne kolory, no nie? Na przykład tutaj są odcienie jakieś tam zieleni. O, losie. Tu są odcienie jakieś tam tego. Tu są, o, te wzorkowe, co mi się nie podobają. I tutaj są dokładnie to samo. No. Tutaj są te takie ładne wiszące. Tylko do wyższych mieszkań, widzicie? One są przepiękne. Także tak się nazywają. I tu są po prostu różne jakby długości ich. To są takie wzorzaste. Tu są takie. Tu są też te ładne. Różne. O. To są też dokładnie takie same, tylko że długie, więc te wywalamy. Tutaj jest coś takiego. Coś takiego. To jest w ogóle, nie wiem, jakieś dziadostwo. Wywalamy. I to jest ośnieżony daszek po prostu. Dobra. Już mnie ręka boi, słuchajcie, od tego klikania w ten plus. Teraz lecimy do rzeźb. Po masakra, ile tego jest. Chyba faktycznie podzielimy to na dwa, wiecie co? Tak będzie, że zrobimy jeden odcinek z tej jakby górnej tej, a drugi z dolnej. Szpargały sobie zostawimy, bo to nam za długo zajmie. Zrobimy sobie jeszcze rzeźby tylko i lecimy. To w ogóle są jakieś słupki. Ja pierdzielę. Po co mi takie słupki? Powiedzcie mi. Tutaj sobie możecie zobaczyć. Nie chcę takich słupków. Wywalamy to. Dalej. To też nie wiem, co to jest. Zobaczcie. Coś jest, ale co to nie wiem. Wywalamy. A to jakieś chyba światło jest, co? Nie mam pojęcia. Light. Nie, living chair. Ale że co? Że ciasto chciałam powiedzieć. Ciasto do salonu. Krzesło do salonu, ale no to nie było krzesła, więc to są rzeźby, ludzie. Przecież to już było. Poducha, okej. To jest Christmas poducha, też okej. To jest taki koc, ale jaki ładny, co? Narzutka, piękna. W ogóle te narzutki, to część z nich jest, słuchaj, o, zobaczcie, samochód. Toyota. Dobra, mamy Toyotę, tu mamy Audi, takie. Tu mamy też Audi, zobaczcie, takie, taką Audicę to bym przytuliła. No, ładna, ładna. Chociaż za Audi tak nie bardzo. No, chociaż bardziej Audi niż BMW. Ale tak. Dobra, to niech zostanie. To są soks, te, jak one są? Skarpety, skiepki to są. Mikołajkowe, to są jakieś takie butelki. A to jest takie coś. No, kochani, wiecie, tak zrobimy, że damy sobie dzisiaj na spokój już. Okienice chyba to były, nie? Na spokój, kochani. O, jakie to jest ładne. Z dalszą częścią, bo widzicie, to się po prostu zajęłoby godzinę. Nie będziemy tej godziny siedzieć, tylko po prostu sobie to podzielimy. I tą część wrzucę Wam teraz, a następną część dogram Wam jakoś na dniach na pewno. I to będą już te pierdołki, te szpargały wszystkie. To będzie też, słuchajcie, dywany, kominki, ozdoby na ścianę i różne. Także czekajcie, wyczekujcie, jeśli jesteście zainteresowani, bo to będzie na dniach. W ogóle jakieś wazy, co mi się nigdy nie przydadzą, takie coś mi się nigdy nie przyda, jakiś ten dziadzia. Dziadzia nie jest przypadkiem z dodatku, wywalmy dziadzia. Ośmiornica to się może przydać, ale te wszystkie, słuchajcie, ja wywalam, mi się to nigdy nie przydaje. Nie używam takich waz, to jest kosz na pranie całkiem fajny, nie zatrzymałam się, ok. To jest coś takiego jako ozdoba, to czasem akurat tego używam, choć tego nigdy nie używam, ale zobaczymy. To są takie te ze świątecznych rzeczy, to jest taka chatka z tego chlebka imbirowego, tak? Dobrze mówię? Gingerbread? No jakoś to tak, nie wiem jak to będzie, chyba chlebek imbirowy. Tu jest ta, chciałam powiedzieć sarna, ej to nie jest sarna, to jest żyrafa. Taka misa się nigdy nie przyda w życiu, takie coś. To też jest narzuta. To mi się przyda, to mi się raczej też przyda, na razie póki co, bo tak jak mówię, ja to będę chciała, w ogóle co to jest, kurde, laska jakaś wisi, co to w ogóle ma być, what the hell, no, także jak mówię, to mi się też raczej nie przyda. O, zobaczcie, to jak jest ładne, co? Ładne ma tekstury, bardzo ładne, tak troszeczkę mi się kojarzy jak z jakiegoś amerykańskiego filmu. O, dalej, narty. Narty mi się nigdy nie przydadzą. To jest taka szyba, można sobie coś przedzielić, także to jest spoko, to też mi się przyda do kominka. Dalej, fontanna. Ona chyba nawet leci, nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że ona
jak macie tryb życia już, to ta woda leci, ale kurczę, nie dam głowy za to uciąć. To było coś takiego, to mi się nie przyda. Tu w ogóle jakieś... A to ta laska znów jakaś dziwna. Zobaczcie, one tutaj się jakoś tak, nie wiem. Coś jest z nimi nie tak. Tu wieje w nich wiatr. Masakra jakaś. To jakaś ta... O. What the hell is that? Co to ma być? Zobaczcie, jakaś kurde szklana trumna. Wywalamy. Mi się wydaje, że to jest coś z jakiegoś... Z jakiejś szklarni albo... Edge Skylights. Cholera cię wie, co to... Do jakichś, nie wiem, budynków wielkich. Zobaczcie, tak to się nazywa. No, drapacz chmur chyba, do drapacza chmur, ale ja nie mam żadnego. Chociaż to jest fajne, to sobie zostawmy, bo to jest to akurat czubek czasem może się przydać. To jest jakiś taki separator też. Tu są jakieś te ozdoby. Tu jest grzejnik w ogóle, zobaczcie, kaloryfer. Umiecie powiedzieć kaloryfer? Ja czasem mówię kaloryfer i mi się Karol ze mnie śmieje. Co? Ja mówię, weź odkręć kaloryfer, nie? I on się śmieje. Zabawne, nie? Historia z życia wzięta. Dobra, tu jakaś świnka stoi w ogóle. Tu mamy fona, tu mamy, o, gnoma. Tu mamy fona, tu mamy gnoma, kurde, bele. Wesoły dodatkowo ten gnom jest i gnom zawsze twój maluch. What hell? Tu mamy rower, nawet taki holenderski dość. Tu mamy tego trupa takiego na ubranie. Jak on się nazywa? No wiecie, ten. No, nieważne, maneki, no. Nie, lub coś jeszcze innego, nieważne. Tu mamy, o, w ogóle ta. Tutaj dekoracyjny piekarnik, albo to jest chyba jak bardziej zmywarka wygląda. To jakieś są samochodziki, ale to chyba są z gry, nie wiem, widzicie, czemu to jest tutaj wzięte. Tu są samolocik. Okno dachowe właśnie takie. Ja nie wiem, czy mi się to przyda. Raczej mi się to nie przyda. Model samochodu, statku... lewa jakiegoś, to chyba, no właśnie nie wiem, to są rzeczy z gry według mnie, tak mi się wydaje, a one są oznaczone tutaj jako rzeczy z tego, z modów, więc co się dzieje i dlaczego, to mi, to nie mam zielonego pojęcia. O, zobaczcie, w ogóle tu są taki balkon, nie? Nieźle, co? Do którego możecie sobie później schody doczepić, tak to się nazywa. Zobaczcie, no całkiem, powiem wam szczerze, nie takie złe. O, zobaczcie, z kempingu i to też jako moto oznaczone. Ja nie wiem, może o co chodzi. Nie wiem, może o co chodzi. No, po polsku bardzo. Kapitan Ameryka, tu o, jakieś ludzie, mamy to. Mamy ozdobny MacBook, to możemy wywalić, bo raczej nas ozdobny MacBook nie interesuje. Zobaczcie, samochody. Kolejny to jest jakiś Jeep albo Hammer. Nie, Hammer tak nie wygląda. Salen. Nie wiem, co to jest za marka samochodów. Trochę jak właśnie taki Jeep terenowy. Dalej, co mamy? Dodge'a. Zobaczcie, o kurde, Felek, super samochód, naprawdę. Takie Dodge, piękne. Ten przód mi się w Dodge'ach podoba, że takie właśnie światła są schowane. No nieważne, nieważne. Dalej mamy też Dodge, Charger. Taki. Tu mamy, słuchajcie, Anosa, taki, to jak Mercedes taki z hipisowskich czasów, bardzo fajny. Tu mamy, zobaczcie, Jeepka takiego w piękności. W ogóle lubię duże samochody. Mój Karol, to nie on, jakieś sportowe, A ja to najchętniej bym dużego, jakiegoś samochód jakiś duży wzięła. Dobra, kochani, słuchajcie, skończyliśmy w końcu tutaj to robić. Jak to zrozumiało? Tutaj mamy o tyle rzeczy, dużo bardzo, nie? I to zobaczcie, tylko z tych tutaj kwiatków, obrazów, luster, zasłon i rzeźb. W następnym odcinku zobaczymy szpargały, dywany, kominki, ozdoby ścian i różne. O, i to będzie spoko, bo tutaj w różnych też się te rzeczy powtarzają, więc jeśli ja to usunę już, no to będzie zawsze tego mniej trochę, no nie? I nie będzie się tak dużo powtarzało. Także zobaczymy. Tutaj mały sneak peek, co w ogóle będziemy przeglądać. I słuchajcie, moi drodzy, widzimy się już niebawem w następnym odcinku. Pamiętajcie, że jeśli ten Wam się podobał i chcecie następne, to bardzo mile widziana jest łapka, żebym wiedziała, że lubicie tą serię, tak? No to fajnie, to widzimy się już niebawem. Do następnego, cześć! The more you think you need it, you either love it or you